Witam w kolejnym filmiku. Nie dzisiejszym, zapachem dnia jest zapach niszowy, marka L'Artisan. I zapach się nazywa L'Été Indus, chyba tak to się powinno wymawiać. Zapach przepięknie szlachetnie pudrowy, lekko słodkawo pudrowy, taki pudrowy wiatr. Bardzo kobiecy, o świetnych parametrach i to jest taki zapach, gdzie mamy taki właśnie kosmetyczny puder, też niesamowitą kobiecość, taką właśnie szlachetność i jeszcze taki motyw lipy, ten klimat, aura tego zapachu jest taki właśnie sielski, anielski. Na taki właśnie powrót lata, takie babie lato, łamane na złoto, myślę, że świetny zapach. Jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o markę L'Artisan. Jeden z takich przepięknych, no, takich najpiękniejszych, jeżeli chodzi o klimaty pudrowe. I też bardzo ciekawa propozycja z motywem lipy, gdzie lipa po prostu nie stanowi jakby całkowitego motywu tego zapachu, tylko właśnie mamy też różne inne takie właśnie uzupełniające motywy. Jakby kogoś interesowało, to mój makijaż jest wykonany paletą retro, paletą też pastela neon matte. Tutaj tak wyglądają te cienie takie rozbielone, on jest taki bardziej pastelowy róż w kąciku. Tak po całości właśnie matowy. Trochę debi na dolnej powiece, kreski bordową. Bordowym cieniem, który się nazywa, nie wiem, chyba Greta. Pomadka jest to ostatnio taki duet, który często stosuję. Golden Rose 02, na to trochę wyszczekam. Dirty Birdie chyba z Colourpop. W ogóle uwielbiam bordowe kreski. Kupiłam dwa pędzelki, bo mój ukochany z Hakuro nie spełnia swojej roli. Kupiłam dwa z Kilis, chyba tak to się wymawia. Z której to marki mam swój kochany pilnik do paznokci szklany. Pilnik, który tak uwielbiam, że jak go nie mogę szukać, to ciągle dokupuję nowy. Może chyba trzy albo cztery. Tak, masakra generalnie. Niestety te pędzelki, kupiłam dwa, takie właśnie do linera. Jeden jest zły, drugi jest dobry. Właśnie tym drugim dzisiaj zrobiłam, tym wcześniejszym wczoraj. Ten wcześniejszy niestety nie spełnia swojej roli, nie jest dla mnie wystarczająco precyzyjny. Natomiast ten już bardzo.